Witajcie w nowej serii. Tym razem jest to Hopmon. Gra, którą grałem sobie w dzieciństwie. No, było wyzwanie. W tej grze będzie dużo wyzwania, które oczywiście będziemy tutaj czekało. A co z Raymanem? Jeśli ktoś by pytał. Rayman oczywiście będzie się pojawiał, jednak... No, nagrywanie tego w kooperacji wymaga czasu z obu stron. Jeszcze druga osoba musi do mnie przyjechać, żeby w ogóle to nagrać. I z tym są akurat malutkie komplikacje, więc ta seria się pojawia całkiem rzadko. Nie mamy nic nowego nagranego, więc postanowiłem, że... I żeby nie było tak, że ciągle tylko ten Gothic 3 będzie się pojawiać, to nagram sobie inną serię przy okazji. Ona też będzie się pojawiać co dwa dni. No, jest jeszcze oczywiście Age of Empires, ale wiecie, na strategię jednak trzeba się nieco przygotować wcześniej, dosyć mocno. A czasami jednak po prostu się nie chce, tak, no będę szczery. Ale z pewnością Age of Empires będzie dalej prowadzony. Nie ma tak, że nagle przerywam jakąś serię, tak u mnie to nie działa. W każdym razie Hopmon. O co tutaj ogólnie chodzi? Przejdźmy już do tego ekranu. Będzie nas tutaj czekało 45 różnych poziomów. Jest to taka platformówka. Więc nie ma tutaj już nic do gadania. Przejdźmy do tego, co tutaj będzie nas czekało. Więc poruszamy się od takim stworkiem. I tutaj oczywiście mamy takich oto przeciwników. Pierwsi nasi przeciwnicy to są takie duchy, które poruszają się taki oto sposób, trochę nieregularny. Ogólnie tak będzie się poruszać większość potworów. Więc nie ma ją takiej określonej ścieżki. Zwykle skręcają losowo. To jest całkiem okej. Okay. No tutaj tło nie wygląda zbyt ciekawie. Mam tylko jednolity kolor. Tutaj na dole jakaś siatka. Ale to nie jest jakieś bardzo istotne. W każdym razie naszym celem jest zdobycie tych oto kryształków. Więc tym się teraz zajmę. Okej, jedziemy, mogę zestrzelić spokojnie. I tak, jeśli chodzi o nasze strzelanie, to jak można zobaczyć na dole, z prawej strony jest pewien pasek. Jeśli on się jeszcze ładuje, to w tym momencie nie można strzelać. Dopiero po pewnym czasie można to robić. To jest jakieś... Dobra, nie będę strzelać, ile sekund. W każdym razie, gdy już zbierzemy kryształki, które... No, nasz stworek... Hopmon, chyba. Tak by się musiał nazywać, tak mi się wydaje. Trzeba nim dostarczyć... te kryształki do tej gwiazdki. Znajdują się wtedy w naszej głowie. I im więcej kryształków jest na naszej głowie, tym poruszamy się wolniej. Więc na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jeszcze bardzo trzeba uważać na przeciwników, ponieważ... Ponieważ jeśli chociaż raz nas dotkną, to giniemy od razu. W żadnym poziomie nie ma żadnych checkpointów, czyli jeden poziom trzeba przejść bez żadnej śmierci. W momencie, gdy dotrzemy tutaj, ze wszystkimi kryształkami, to kończymy oczywiście poziom. I przechodzimy do kolejnego. Oczywiście, jeśli mamy takie barierki, to nasi przeciwnicy nie przejdą, co jest oczywiście dla nas plusem. Rozejrzyjmy się, jak to wygląda sytuacja. Jak widać, pojawili się nowi przeciwnicy, są to takie pudła. I na nich trzeba uważać bardzo, ponieważ... te cwaniaczki mają... coś takiego... O mordę! Mają coś takiego, że trzeba w nie trafić dwa razy, żeby zginęły. A. No, zaprezentowałem. Za chwilę zaprezentuję. Tak, duchy mogę niszczyć w taki od sposób. Mam przechlapane. Albo i nie. Duchy oczywiście raz wystarczy trafić, jak mogliście zobaczyć w wcześniejszym poziomie. A pudła już trzeba trafić dwa razy. Więc
niektórych sytuacjach, jak będziemy w jakiejś pułapce, to... Trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia. Trzeba mieć to wszystko wyliczone, żeby trafić w pudło dwa razy, jak jesteśmy w jakimś przejściu bez wyjścia. Powiedzmy tutaj. Lepiej, jeśli zbliża się pudło, które... No... Widać po tym pudle, że już raz go trafiliśmy, ponieważ zmienił kolor. Jest bardziej ciemny. No, jeśli by był jasny i w tej sytuacji byśmy byli, że tutaj jeszcze byłaby ta krata, to lepiej niszczyć kratę. Oczywiście niszczenie wszystkich przeciwników nie jest wymagane, ale warto, żeby nam tutaj te oto cwaniaki nie przeszkadzały. I widzę, że tylko mi ten duch został. O. No, strzelanie z takiej perspektywy widać nie jest zbyt dobre. O, już trochę nasz Hopmon porusza się wolniej. I to jest zauważalne, więc... No, będzie taki jeden poziom, gdzie... Będziemy musieli zebrać wszystkie kryształki na raz. Wszystkie kryształki na raz. A ich będzie sporo, więc... Nasz przyjaciel malutki... Nasz Hopmonik będzie nieco wolno się poruszał. Ale do tego jeszcze czas. Dobra. Tam widziałem parę kryształków, które jeszcze musimy zdobyć. Mam ich jeszcze 4 do zdobycia, więc to jest dobre. A. Pośpieszyłem się z tym strzałem. Poczekaj, aż się obrócisz i wtedy dopiero strzelaj, przyjacielu. Tak jak widać, dopiero gdy zaniesiemy kryształki do tej gwiazdki, to wtedy licznik kryształu zostaje zmniejszony. A więc to mamy z głowy. Początkowe poziomy nie są zbyt ciężkie. W każdym kolejnym świecie będą się pojawiać poziomy bardzo podobne, bardzo zbliżone do tych, co były w poprzednich światach. Jednak oczywiście będą trudniejsze. Będą tam nowe rzeczy wprowadzone, które oczywiście będą chciały nas zlikwidować. Naturalnie, okej. Okay. Ciebie tutaj, mój drogi... Ja zlikwiduję oczywiście. O, to jest bardzo niebezpieczna gwiazdka. Jeśli nam tu weszło takie pudło... Gdybyśmy tam jeszcze nie kończyli poziomu, to... Ajajaj! Nie wiem, czy tam ktoś jest? Liczę na to, że nie, ale widzę, że zbliży się pudło. Okej, tam jest jeszcze jedno. Ale nie idzie na szczęście w moją stronę. Tak, tutaj obracanie kamerą jest dosyć specyficzne, bo oczywiście gra działa tylko na klawiaturę. Więc w taki to sposób załatwili obracanie kamery. Nieźle, nieźle. Całkiem dobrze. A tylko chciałem obrócić się tutaj, no właśnie duch. Panu podziękuję. O, tutaj są nawet dwie gwiazdki na poziom. Tak, też może oczywiście być. No, oczywiście każda jest dobra, nie ma czegoś takiego, że jakaś jest fałszywa. To by było dosyć niedobre zagranie ze strony twórców. Czy są jeszcze jakieś pudła? Nie, został tylko ten jeden duch, który tutaj raczej dla mnie zagrożenie nie będzie. W ogóle wszedł na start, z czego będzie mu ciężko wydostać, bo jest tylko jedna krata. A jak widać, oczywiście te duchy poruszają się losowo. Więc, no... Trochę mu zajmie, zanim mnie zabije. Gorzej by było, gdyby wszystkie potwory atakowały nas naraz. Gdyby wszystkie szły w naszym kierunku. To chyba by było dosyć trudne do ukończenia. Okej, tam są jeszcze dwa kryształki. Więc już się podudaje i kończymy ten poziom. Czekaj, czy ten duch jeszcze mnie tutaj spróbuje zaskoczyć? Liczę na to, że nie. Tak, tutaj żadnych nowych przeciwników. O. Pamiętam... jedną rzecz, jaką jest poziom 44. Wiele osób nie potrafiło go przejść. Naprawdę wiele. O, a nie, dobra, nie wyszedł.
Ja też myślałem, że ten poziom 404, który jest oczywiście przedostatnim poziomem w tej grze, myślałem, że jest po prostu niemożliwy do przejścia. Myślałem, że tam jest błąd w grze. A się później, po latach, okazało inaczej. I tutaj pojawiają się armatki, które strzelają co jakiś czas. Mam przechlapane. Ale dobra. Przechyczyłem pudło. Okej, duchu. Zdążyłem. O! Aż się nadziałeś. I tam są jeszcze dwa. Więc... o! Akurat idą w moją stronę. Więc dobra. Tutaj jeszcze te armatki nie są aż takie uciążliwe. Później będzie... Teraz tak, kamera by była dobra. Później będą armatki w taki sposób ustawione, no że mogą nam sprawić maluteńkie problemy. Zwłaszcza, że będzie przerobiona wersja tego poziomu w innych światach, jak już wcześniej wspominałem. Więc niektóre ustawienia będą nieco niewygodne dla nas. Trzecia wersja tego poziomu, z tego co kojarzę, będzie od nas wymagała dużo. I tu mówię poważnie. Więc później, że oczywiście nie ma żadnego... nie ma żadnej litości, może tak powiem. Okej. Okay. Ups, nie ten guzik. Ale dobra, to jestem na bezpiecznej pozycji. Mylenie guzików też raczej nie jest dobre, bo pomylimy guziki, akurat wejdziemy na ducha. No tutaj miałem akurat farta. Przybyłem jeszcze... krok od mojego miejsca, do którego miałem dojść. Okej. Okay. Teraz tak samo. Tutaj lepiej zmienić perspektywę, żeby widzieć dokładnie, gdzie jesteśmy, bo tutaj może być ciężko zobaczyć. Dobra. Nasz kop powoli, ale jakoś idzie. To jeszcze nie jest malutka prędkość. Okej. Okay. Tutaj cztery armatki, ale... raczej powinien zdążyć. Ej, proszę. A, zostań tu. Hopmonem nie można sobie obracać. Jeśli zrobię od razu krok w przód, no to on zrobi krok w przód. Logiczne. Nie można nim obracać. Gdyby się dało obracać, to poziom 404 tak naprawdę był prostszy. I bym się domyślił go wcześniej i bym go ukończył. Ale do tego przejdziemy. Wszystko wam wyjaśnię, co i jak. Dlaczego? Czemu? Nie dało się go przejść. Teoretycznie. Oczywiście. Pudełko. Lepiej sobie otworzę tą drogę, jakby co? Jakby coś miało zacząć mnie niefortunnie dla mnie gonić. O, okej, zdążyłem. Tam lepiej nie idę. Chcesz w moją stronę? Nie, na całe szczęście. Okej, tutaj armatka jest dosyć niewygodnej dla mnie pozycji. Tak samo i kryształki, jest ich tutaj 8. Dobra, tam jest gwiazdka. Więc ja pójdę od razu po tego. I pójdę od razu po tego. Okej, tam są duchy, które na razie nie mają do mnie dostępu. O. To może się zdarzyć. Okej. Okej. I nie macie. Po drugiej stronie też jest taka armatka. Dobra. Tutaj lepiej zachować ostrożność, zwłaszcza tutaj. Teraz szybko. Bo tutaj mieliśmy naprawdę mało czasu. Nie można ani na chwilę zwlekać. Tutaj to już w ogóle nie można po prostu sobie przejść do tej gwiazdki. Okej. I tu jest schemat podobny, tylko że przy samej armatce nie ma żadnego kryształku. Zanim otworzę tego ducha, to... może tutaj wszystko zrobię co trzeba. Teraz tak, żeby był nieco daleko ode mnie. Tu nie jest daleko. O, ale na szczęście by nawet do mnie nie doszedł. Więc masz? Okej.
sobie umarł. Dobra. Teraz poruszam się szybko, więc... Tylko jak zbiorę teraz dużo kryształków, to niestety chyba nie zdążę tam. Ale zaryzykuję. Bo jeśli nie ma ryzyka, to nie ma tak naprawdę zabawy. No. Udało się na szczęście. Nie było aż tak źle, jak myślałem, że może być. Zginąć na samym końcu też nie jest zbyt przyjemne. A w niektórych poziomach bardzo łatwo zginąć na końcu. Czego oczywiście bym chciał raczej uniknąć. Teraz poziom szósty, gdzie pojawia się... Oto taka zielona kolczatka. Na którą oczywiście nie możemy wejść i przy okazji... Przy okazji to zaraz, bo musimy się naładować strzał. Przy okazji, tego czegoś nie da się zniszczyć. To jest element stały. O! To jest całkiem ciekawa rzecz. Pudła i duchy nie idą tam, gdzie są kolczatki. Więc można tutaj snajpić, tak naprawdę. Z nadzieją na to, że zabijemy wszystko. Możemy być takimi snajperami z tego miejsca, ale... Nie będę tak robić. Zabiję wszystkich. Co do jednego. Z tego miejsca. Ups. Zapomniałem patrzeć się na to strzelanie. Muszę się tylko przyzwyczaić. Okej, tu jest przejście. Do kolejnych przeciwników, ale ja pójdę teraz z tymi kryształkami do gwiazdki, ale zanim to zbiorę jeszcze tutaj. No, oczywiście jeśli zbierzemy za dużo kryształków i będziemy próbowali przejść tam, gdzie są te kolczatki, prawdopodobieństwo, że zginiemy, jest coraz większe. Więc najlepiej to sobie podzielić. Myślę, że 5 tutaj zdecydowanie starczy. No, jak sami mogliście zobaczyć, na razie to te kolczatki, mogliśmy je bez żadnych kryształków spokojnie wyprzedzić, co oczywiście też jest dla nas zgubą. O-o. A to może być zguba dla mnie, ale nie. Na szczęście poruszałem się dosyć wolno. I poruszałem się mniej więcej w takim tempie jak one, więc no... Jest dobrze. Tylko, że czeka mnie jeszcze przygoda numer 2. Po drugiej stronie. Dokładnie to samo. Schemat dokładnie ten sam, więc... Mogę iść spokojnie, więc... Tutaj raczej... Mnie nie dogoni. I wolałbym już uniknąć tego, że ja wejdę na tą kolczatkę. Bo to byłaby dla mnie niekorzystna sytuacja. Żaden z nich nie poszedł do mnie. To jest ciekawe. Tylko pójście tutaj może być bardzo... złym pomysłem. Tak naprawdę. Bardzo. Ale dobra. Kurczę. Nie ma za bardzo tutaj dobrej pozycji. Do tego, żeby cokolwiek robić. Na szczęście żadne z tych stworków... O! I mogę się skryć. Ha, ha! Żaden z tych stworków nie poszedł na drugą stronę. Teraz muszę was gonić! A, no tak. Oczywiście, że się nie udało. Tutaj jest gdzieś bramka. To już by było tyle w tej części. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do usłyszenia następnym razem.